Witam Was bardzo serdecznie, szanowni kanałowicze. To jest kolejny odcinek symulatora X-Plane 11. Zapraszam Was do obejrzenia tego materiału. Dzisiaj kontynuujemy nasz lot, który zaczęliśmy w poprzednim odcinku. I póki co jedziemy do Polsat 25 Central. Widzicie, mocny dosyć deszczyk pada. Wiatr mamy 19 węzłów. Dobrze, i będziemy wjeżdżać. Before takeoff checklist, flight controls, check, flight instruments, check, briefing, confirm, flap settings config, flaps 1, V1, 1, 6, 0, V-rotate, 1, 6, 0, V2, 1, 6, 4, flex temperature, 6, 7, ATC, set, ECAM memo, it is not okay sir, it is not, no blue, spoilers arm. Okay. ECAM memo, no blue. Checklist down to the line completed. If you're ready to continue below the line, click it again. Cabin crew, advised. Engine mode selector, set normal as where required. PAX, it is not okay, sir. It is not set off. Course of APU bleed. Set off. Course of APU bleed. Checklist below the line completed. Wjeżdżamy na pas, szanowni państwo pasażerowie. Będziemy niedługo startować. Właściwie no nie długo, bo to nawet krócej. Jeden stabilized Manflex CC7Z. Positive climb, gear up. After takeoff check, landing gear up, flaps. It is not okay, sir. It is not retracted. It is not okay, sir. It is not on. Speed check. Flaps zero. Packs on. Checklist down to the line completed. If you're ready to continue below the line, click it again. A niedługo będziemy autopilota dołączyć też swoją drogą. Autopilot 1. Throttle climb. Standing. Standard Faro cross check. Passing flight level 042. Spoilers disarm. Mm-hmm.
No i wlatujemy w chmury, moi drodzy widzowie. Ładnie wygląda na lewym skrzydle chmura, a na prawym przestanie odcięgło. Czysta ziemia, ładnie było widać. Niestety już teraz coraz wyżej wlatujemy, więc coraz mniej widać, ale teraz to też jakby tak pasażerowie z tamtej prawej strony ładnie wszystko widzieli, a ci z lewej chmura. No i teraz ci z lewej na przykład widzą niebo, a ci z prawej widzą chmurę. No. Ładnie. Dlatego lubię grać w X-Plane'a właśnie, przede wszystkim dla tych widoków, nawet tych chmur i tego wszystkiego. Jest coś, co mi się podoba właśnie, te chmurki, tak. I od razu tak się wylatuje na te chmury, aż tak od razu cieplej się robi, jak tak właśnie się leci już taki. Wezmę i wam jeszcze trochę przyciszę ten symulator, bo może macie tak głośno, nie wiem. Nie umiem jeszcze w tej OBS, a nie wiem jakoś tak. Znaczy umiem, no już ile lat w nim siedzę, ale... No panie, no. No ośmy się. No spokojnie, możemy się znosić. Ja tu jest seatbelt, to? Baro reference, standard Baro set. Checklist, load the line completed. Checklist complete. Jednak właściwie aż tutaj się prawie kończy rola pilota. Prawie, oczywiście pilot musi być zawsze i wszędzie obecny na takim statku powietrznym. Jak głośniej zobaczymy sobie z zewnątrz. No widzicie jakie ładne widoki? No już pewnie znacie te widoki bardzo dobrze z poprzednich odcinków, chyba że ktoś dopiero teraz wszedł pierwszy raz na kanał. No do tych osób oczywiście polecam zostawić łapkę w górę pod tym filmem oraz pod innymi filmami, jeśli wam się podobają. Oraz zasubskrybuj ten kanał klikając czerwony przycisk na dole pod filmem po prawej stronie dla was. A żeby stał się szary, od razu lepiej wygląda i oczywiście kliknąć dzwoneczek, który pojawi się po prawej stronie szarego przycisku subskrybuj, żeby dostawać powiadomienia o filmach. O, jakiś przester widzę się tu zrobił, no niedobrze, niedobrze. Dawno już nie miałem przesterów. No cóż, czasami tak było. Że już teraz znosimy, tak jak autopilot, to tu ładnie nam nakaże. Na wysokości 30 tysięcy stóp będziemy zwiększać swoją prędkość do prędkości na wyższych takich, no bardziej przelotowych. No i żebyśmy też nie przedłużali naszego dolotu. A ja sobie sprawdzę w tym czasie częstotliwość na tym Skyvectorze. Berlin na 80 112.30 z tego co tu widzę. Sobie już to tu wpiszmy. Nie, jest to 12, 125,90.
125, lecimy do 90. Teraz nam nic nie będzie łapać, bo jesteśmy za daleko. Jak będziemy bliżej, to nam to załapie. Żebyśmy wiedzieli, na jakim pasie będziemy oczywiście lądować. Airbus, bardzo ładny samolot, z Airbusem mi się podobają. To znaczy 20 tysięcy stóp. O 14.24 mamy tam być, jest w grze godzina, znaczy w symulatorze. Ja myślę, to był ten zegar, no. Zegar. 14.49. Czyli za pół godzinki będzie lądowanie. I raczej już nie w tym odcinku. Dobrze, flight level. A, to wszystko. Macie jakieś pytania do mnie, jeśli chodzi o youtubera, możecie zadawać je w komentarzach. Chęcią poodpowiadam na przykład, bo w takich czasach, no w takich chwilach wolnego czasu, kiedy się leci w powietrzu i no tak właściwie nie mam już o czym gadać, bo już wszystko robi resztę autopilot, więc samolot będzie leciał prosto. 55. 56 węzłów, wiatr wieje. Trochę od boku, na razie żadnych turbulencji nie ma, więc jest dobrze. Jak tam w tym Berlinie w ogóle sobie wygląda? 11 węzłów wiatr, no, no. Może pogoda niewymarzona, ale widzę, że tu jakieś porywy są, 200. 80, ale 25 węzłów. Ale wiatr stały jest 11 mniej więcej. W kierunku 280. Heading. My lecimy aktualnie... No na 10, tak? Heading. Tak, 10, 15, gdzieś tak będzie. Aktualny nasz heading. Jeśli to tu będzie napisane na pewno, tylko muszę tu się podsunąć do góry. Heading tak, 17 jest dokładnie. Widzę jakieś lekkie wstrząsy są. Coraz mocniejszy wiatr wieje. Aż powyżej 60. Wyżej, tym gorzej, tak? Słyszycie te wszystkie moje dźwięki z telefonu, a myślę, że to nie słychać na tym mikrofonie. No i się zastanawiam, czemu coś... muszę odłożyć gdzieś dalej ten telefon, bo wszystko będzie słychać. Może tak być. To potem złe nagranie wychodzi. Ej, dobrze.
gdzieś tam przy tej wysokości przelatowej za chwilę to osiągniemy. Dobrze, damy sobie ręczną prędkość 81 Mach. Dobrze, no teraz trochę trzeba polecieć prosto w sumie. Teraz na razie autopilot będzie korygował, więc wam pozostawiam przyjemność z lotu. Ja się aktualnie wyciszę, pewien okres czasu.
No i to już będzie następnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się należę. No i do zobaczenia na dzisiejszym.